Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa ze studia telewizji Trwam. Było to ze 13 lat temu, gdy jako wiceprzewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw kontaktów z Australią i Nową Zelandią przyleciałem w grupie europosłów wielu nacji z oficjalną wizytą do tychże krajów. Szczególnym zainteresowaniem naszej delegacji cieszyły się tak zwane ludy tubylcze, czyli Indigenous Peoples. W Australii to aborygeni, a w Nowej Zelandii Maorysi. Nie będę ukrywał, że o wiele bardziej interesujące informacje można było pozyskać podczas nieoficjalnych konwersacji niż oficjalnych nasiadówek. Pamiętam, jak w Australii jeden z dyplomatów prywatnie wyznał mi, że pomimo publicznie padających górnolotnych słów dotyczących troski o tamtejszą ludność tubylczą, tak naprawdę jeszcze stosunkowo niedawno przybyli z Europy kolonizatorzy traktowali ich jako coś pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Nierzadkim zwyczajem było, ciągnął swój wywód, mieszkający na miejscu dyplomata, że biały mężczyzna po zjedzeniu kolacji i wypiciu koniaku, tak dla przyjemności, brał karabin i strzelał sobie do aborygena, podobnie jak do kangura. To w Australii. W Nowej Zelandii, w mieście Auckland, jeszcze przed wizytą u pani premier, zaprowadzono nas na nabrzeże. Pogoda była piękna, słoneczna. W ogromnej, malowniczej zatoce z lekka kołysały się luksusowe jachty. Wiecie, za ile zakupiono tę całą zatokę od ludności tubylczej, czyli Maorysów? Zapytał przydzielony naszej delegacji nowozelandzki przewodnik i nie czekając, aż ktoś zgadnie, odpowiedział: za kilka par dżinsów i jakiś plastikowy naszyjnik. Dziś kosztuje to setki milionów, jak nie miliardy dolarów. Wówczas jednak Maorysi musieli być przekonani, że robią świetny interes. Historie te przychodzą mi na myśl, gdy słyszę i czytam o unijnych rekompensatach dla Polski w zamian za likwidację polskich kopalń i rezygnację z węgla. Na razie Komisja Europejska ma mi kwotą 7,5 miliarda euro, ale nie tylko dla Polski, lecz dla wszystkich krajów Unii Europejskiej porzucających węgiel w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz ten jest modułem, a raczej protezą ideologicznego szaleństwa komisarza Fransa Timmermansa, które przedstawia w opakowaniu strategii Europejskiego Zielonego Ładu, całej, a jakże, Unii Europejskiej. Wielu dziennikarzy, jak i polityków podnieca się, że do Polski trafić z tego może nawet 2,5 miliarda. A Komisja chce przesuwać inne unijne fundusze, tworząc przeróżne dźwignie finansowe oraz system dziwnych pożyczek. Słowem, gmatwa. Pada kwota 100 miliardów euro jako rekompensaty dla wszystkich krajów Unii w ciągu 30 lat, tylko nie widać kapelusza, z którego miałyby zostać one wysypane. Jak mówiłem już Państwu, w felietonie pod tytułem Obietnice polskiego rządu, Górnicza Solidarność w Polsce naprędce obliczyła, że likwidacja kopalń i odejście od węgla będzie nas kosztować od 600 do 700 miliardów euro. Sumy rekompensat poddawane przez unijnych decydentów to porównywalnie być może nieco więcej niż kilka par dżinsów i plastikowy naszyjnik oferowany Maorysom za ogromną zatokę w Nowej Zelandii, ale moim zdaniem sposób traktowania kontrahenta podobny. W czarnym jak węgiel śnie widzę już, jak nasza umiłowana władza przyjmuje jednak te warunki, tłumacząc, że za platformy byłoby gorzej i ciesząc się, że do nas nie strzelają. Brr. Lepiej się obudzić i zapalić światło. Wprawdzie energia drożeje, ale mają być rekompensaty. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże.